nowa bryka, która była brzydka. Musimy przez to przepchnąć. Jakoś musimy przepchać to auto szybko, bez żadnego rozpinania. I dobrze myślałem, że będzie teraz przeniesienie na 500, znaczy na miliony. Oczekiwałem, że będzie KK, ale jest M. KK brzmi jak, już dobrze mi się daje. A może nawet nie będę kontrolował tego tematu. Bo jest. Kupiłem razem silnik i zobaczymy, jak ta bryczka będzie sobie radziła. O Boże, jak ona jest masywna. No ja nie lubię takich masywnych pojazdów. Czuję się, że jakbym miał wtedy od razu dodatkowe 3 tony podczepione do auta i jakbym miał od razu automatycznie jechać wolniej, bliżej i tak dalej. Mówiłem o tym. Nie lubię źle wyglądających samochodów, jeżeli chodzi o gry. Znaczy też trudno mi powiedzieć, co jest źle wyglądającym samochodem, bo się nie wiem na samochodach, więc nie wiem, co będzie dobrze wyglądało, co źle, ale coś, co mi się nie podoba. O, może tak to nazwijmy. Potrzebuję jeszcze 70 milionów. Nie mogę sobie po prostu jeździć tutaj bez większej masy przy przejeżdżaniu przez to wszystko, bo za dużo mnie tutaj blokuje. No zobaczcie, ja tutaj ledwo coś się mogę rozkręcić, od razu coś jest we mnie, więc no obowiązkiem jest wręcz, żebym sobie prostą wagę ogarnął. Aha, na samej górze jest, są pieniądze. No dobra, dobra, będę przynajmniej o tym wiedział. A tutaj zrobimy przynajmniej większy dystans, ze względu na to, że pojechałem troszeczkę inną trasą. Jeszcze tutaj zombiaka sobie walnę, więc mamy dodatkowe pieniądze. I tak powiedziałem, waga kupiona. I teraz mamy jeszcze za 300, możemy sobie kupić paliwo, aby troszeczkę dalej dojechać. Mam nadzieję, że ta zmiana będzie jakaś znacząca. Żeby nie było tak, że zrobiłem sobie upgrade, i tak dojedziemy mniej więcej do tego samego miejsca, ale wierzę, że ta minimalna zmiana będzie lepsza. Zobaczcie, że już jest różnica widoczna, ponieważ przejechałem szybciej do danego momentu. Nie zapomnę tam te zombiaki, które normalnie mnie goniły, tak? To jest taka minimalna różnica, którą trzeba zdecydowanie zauważyć. Już mamy tutaj, widać, dalszy dystans. Tutaj zombiak jest w końcu, który się do mnie podczepił. Teraz szybko się też odczepił, a tu mamy out of fuel. Dawaj, dawaj, ciśnij się tam. Kurczę, chciałem do tej bomby jeszcze docisnąć, ale mamy chociaż połowę trasy, więc nie jest aż tak źle. Dokupimy sobie teraz boosta, ponieważ wydaje mi się, że ten boost może tutaj zmienić nasze życie, przez to, że zdobędę, jeżeli dobrze pamiętam, w tym miejscu jest wyskok, pieniądze z góry budynku. To by nam się przydało. Pyk. Tutaj będzie następny wyskok, prawda? To jest tu. Tak jest, to są nasze pieniądze, o których mówiłem. Więc mamy tam mały bonusik pieniężny. Tutaj, o Jezus Maria, nie spodziewałem się, że to będzie aż takie od razu spotkanie z rzeczywistością. Ale widać, że dystansowo minimalnie tylko poprawiliśmy. Jednakże finansowo na pewno będzie to duża różnica. No i teraz mamy tutaj nasze pieniądze, których nie dojechałem już. No ale to trudno. Poprawiamy sobie w takim razie nasz silnik. Strasznie drogo zaczęło wszystko wyglądać, w sensie, wiem, że z każdą gierką rośnie, z każdym levelem wszystko rosło z hajsem, ale tak czuję się, jakbym nie mógł zdobyć pieniędzy w tym levelu. Bo to jest ten moment, kiedy będzie trzeba serio, jak się nazywa, kupić jakiegoś gnata, żeby po prostu było o wiele łatwiej. Tutaj nie używam teraz boosta, ponieważ wiedziałbym, że się przywalę w ścianę. Trzeba go zaoszczędzić na ten moment tutaj. To będzie lepszy, tutaj na przykład sobie przelecieć. Raz się wystarczająco rozpędzę, aby zdobyć kolejną skrzynkę z hajsem i zrobić też rekordowy dystans. Tutaj się zatrzymujemy, bo może mnie coś rozpędzi. Okej, okay, tutaj dopiero trzeba było puścić, ale czy trzeba było odpalić gaz, ponieważ dalej bym nie przejechał. Okej, okay, kupujemy lepszy jeszcze silnik. Czy mogę coś jeszcze dokupić? Mogę mu kupić paliwo, ale jednakże tego na razie nie chcę. Wydaje mi się, że potrzebujemy sobie wzmocnić coś z naszego auta ogólnie, niż samo paliwo. Mógłbym das hardo zbierać jeszcze na wagę. To będą tutaj ułatwiło najprawdopodobniej cały ten przejazd. Ewentualnie koła, bo widać tutaj już co podejrzewam pod takie właśnie, w sumie małe małe, powiedzmy, krawężniki. Kurde, jak on się długo mnie tam trzymał. Teraz ten się tutaj chce podtrzymać, ale ten to szybko chyba odleci. Względem, że mamy taką tutaj trasę. Okej, okay, tutaj bus. Przebustowaliśmy, ile się dało. Teraz tutaj bierzemy w dół. Teraz przywal. Dawaj, dziadziu. Dawaj, dziadziu. Okej, okay, rozwaliłem się, ale chociaż wybuchowo, więc chociaż jakiś taki, powiedzmy, mały progresik w dystansie.
A teraz tak, tak jak powiedziałem, koło to jest dla nas potrzebne. I na razie nic więcej nie kupię. Potrzebujemy tą wagę, ponieważ wydaje mi się, że ta waga może mieć najlepszy tutaj wpływ. Na tak będziemy sobie radzić. Potem i tak będę musiał ją ulepszać, więc czemu by nie. Na razie powiedzmy, że rozwaliłem w poprzednim podejściu. Ale wydaje mi się, że to niekoniecznie... O kurde, jak się tutaj podbiłem. Teraz się mogę rozwalić też. Niekoniecznie było spowodowane tym, że nie miałem armoru, tylko że po prostu no, troszeczkę źle przejechałem. Bo zobaczcie, już tutaj się dymie na czarno, więc... Jeżeli teraz się tak szybko dymie, no to właśnie. To jednak... To że dojechałem do tego momentu jest po prostu jakimś szczytem moich umiejętności. Dalej nie upgrade'owałem niczego, ponieważ zabrakło nam dosłownie chyba 30 tysięcy, jeżeli dobrze zauważyłem. To 30 tysięcy zbierzemy sobie w tym... 30 milionów, przepraszam. Więc to sobie zbierzemy tutaj. Tutaj podjeżdżamy pod to. Przejeżdżamy przez wszystkie możliwe zombiaki. Jedziemy, dawaj stary, tutaj wszystko omijasz, wyprzedzasz, niszczysz sobie auto, tak jest. Boostujesz lekko. Też w sumie to nie było takie lekko, bo prawie wszystko straciłem. To jest znowu boostujesz, przejeżdżasz tyle ile się da, niszczysz się do końca, praktycznie tutaj będzie wybuch. Dokładnie, znowu zniszczony mój silnik. Mam ogólnie pokazany progres w achievementie, zrobiłem 18 na 20 wybuchów silnika, które potrzebujemy, więc tutaj sobie zrobimy już ten upgrade armoru, z którą mogę zrobić to i to. Będzie teraz o wiele łatwiej przejechać oraz oczywiście nie zniszczy się tak szybko. Może będziemy mogli zrobić jakiś rekordowy dystansik. Dawaj. Znaczy, powinien być rekordowy dystans, bo mamy lepsze opancerzenie, czyli nie zniszczy się w tamtym momencie. I mamy też lepsze przejeżdżanie przez wszelkie barykady, więc powinienem mieć luźniejszy przejazd. Pyk. Może zrobimy w końcu level mniej niż 8 minut, bo tutaj widzę, że jesteśmy na granicy 7. Tylko paliwo nam się nie skończy, tak jest, no to jeszcze się nie uda dojechać. Jeszcze nam tutaj minimalnie brakowało tego paliwa, więc nie, no to jest takie standardowe, 8 minut standardowo musimy przejechać. Więc paliwo... paliwo i teraz powinniśmy dać radę, żeby to przejechać. Chyba. Jeżeli nie, to trzeba w takim razie ulepszyć wtedy silnik. Wydaje mi się, że to już tylko taka jest jedyna statystyka, która jest tam potrzebna. Teraz tu podleć. Tu, dobrze, dobrze, unikasz wszystkiego, uciekasz przed wszelkimi zombiakami, które chcą cię złapać. Tutaj bez wybuchu beczki. To ładnie wyskoczyłeś, waląc się w głowę, dzięki, dzięki. Tutaj wybuch beczki. Teraz tam zombiaki zaraz dołem sobie będą przemijać. Dokładnie, próbowałem nas wyskoczyć, ale nie mogą. Tam się pozabijali jak głupi. Tutaj przejeżdżamy na pełnej, bo jest ciężko przystojnie się przejechać. Mamy o wiele więcej paliwa, więc powinno być łatwiej. Dawaj, przejeżdżasz, przejeżdżasz, przejeżdżasz to. Bez żadnego boosta już, okej, tutaj wpadliśmy do rury. Nie wiem, czy jak powinno być, czy nie. Jednakże dojeżdżamy do stacji benzynowej i to ze sporą jeszcze ilością paliwa. Więc nie było tak źle, 10% paliwa nam zostało. Jeżeli mielibyśmy pełny bak oczywiście. Garaż. Uuu, silnika nie mogło lepszy, no to teraz w takim razie robimy transmission. Oraz robimy sobie jeszcze raz transmission i zobaczymy, czy to nam... Znaczy jak to się... O kurcze. Holy shit. Co to za level jest? Ja sobie poniszczyłem tak auto, jak jeszcze nigdy dotąd na początek. No przynajmniej wiedział o to, że tam nie trzeba tak wyjechać jak głupi, tylko trzeba po prostu popatrzeć, jak sobie samo to auto sunie. Niby tam mały dystans zrobił, ale zawsze jakiś. Okej, to jest, spadnijmy sobie znowu. Ja się rozpędziło troszeczkę, więc zdobyliśmy znowu, wydaje mi się, cenne metry bez używania naszego auta. Teraz tutaj przebiegasz, tu rozwalasz, tu przejeżdżasz. Teraz tutaj mogę puścić. Bo znowu jest z górki na pazurki. To mogę puścić, tu muszę przejechać, bo inaczej by nie przejechało nasze auto, będzie wybuch.
Mam 10% paliwa na ponad połowę trasy, to nie ma możliwości. No nie ma możliwości po prostu na to, żeby tego dokonać. Tu jeszcze nam się wszystko rozsypało, możemy wziąć jedynie hajs. Idealnie, wzięliśmy hajs i od razu nam się auto wykrzaczyło. Tutaj bierzemy sobie lepszy silnik, nic więcej nie możemy brać, więc idziemy dalej. Znowu o tym zapomniałem. To jest level, pójść wszystko i tyle. Czy jest to jakoś tutaj taktyka, że na przykład lepiej pojechać w ten sposób niż w tamten? To nie wiem, lepiej jechać, spadać dołem, bo wtedy dostaniesz mniej damage'a. Albo na przykład lepiej lądować na tej ścianie przed nami kołami, czy coś w tym stylu. No jest jakaś na pewno taktyka, która by tutaj lepiej zadziałała. Ale jeszcze jej nie rozgryzłem. Jeszcze za ma... O Boże. O Boże. A miało być już tak pięknie, byśmy sobie górą przejechali, byśmy byli wszyscy szczęśliwi, to nie, musiałem przydzwonić. Ale dobrze, że tutaj pojechaliśmy. Darmowe pieniądze oczywiście, takie uwielbiam. Teraz pytanie, czy chcę wjechać tam, to będzie następny zjazd w dół, prawda? A nie, to nie, to już było chyba po nim. Czy będzie teraz ten zjazd w dół, bo nie wiem, czy chcę do niego wjechać, czy na przykład spróbować przejechać górą. Gdzie można. Ajajajajaj, było blisko, żeby tam wjechać. Out of fuel, więc teraz tutaj boostujemy, ale boosta też zbytnio nie ma. Tu jeszcze troszeczkę podciągnij ten dystans. Ale no zbyt wiele sobie nie uratowałem. Lepszy silnik w takim razie. I zobaczymy, będzie teraz tam się uda dojechać. O, ja znowu zapomniałem, okej, czyli tyk. Może być taka taktyka, że na przykład lepiej jest lądować kołami. Teraz. No nie wydaje mi się. Potem jak wygląda nasze auto już, ile jak się dymi, to nie wydaje mi się. Idę się po prostu rozwalić. Serio, idę się po prostu rozwalić, bo to nie ma sensu w tym ranie. Za daleko i tak nie dojedziemy, może ewentualnie zdobędę jakieś pieniądze, które będą na naszej trasie. Ale bym to szybko teraz powiedział. To się rozwalam. To już mi nie wyszło nawet. Potem się nawet rozwalić, to mnie podbiło jeszcze. Ile wymaga to auto, żeby się zniszczyć? Come on! Front flip! Beczka, no i mamy wybuch. I mamy teraz już 19 wybuch z 20, które achievement od nas wymaga. Garaż. Teraz trzeba zrobić więcej paliwa. Lepszy booster. Teraz patrz co zrobię. Po prostu niech sobie spada. Tak jest. Tak jest. Ale mi się rozsypało to auto, ale pomimo tego, że nie mam sufitu, to nie wygląda to aż tak źle. Sufitu, dachu. Serio, nie wygląda to tak źle, jakby mogło wyglądać, jak mam przynajmniej przeczuć. Nie, że przydzwoniłem sobie idealnie autem w miejsce, które nie chciałbym przydzwonić, też nie zdjąłem tego hajsu. Świetnie, teraz znowu przydzwoniłem. Co jest już czarny dym? Nie, jeszcze jest biały, więc jeszcze nie jest aż tak wielki problem. Pyk. Tu. Teraz niech się przeleci trochę. Wylądował idealnie na głowie, przez to mi to zamortyzowało. Jedziesz pod to, nice. Także chyba nie wiem, czy to się w ogóle opłaca tutaj wjeżdżać. Masz, że jest dystansowy, dystansowy rekord. Rekord dystansowy. I teraz zaś się zniszczę, więc. No właśnie. Zniszczyłem się. A achievement mi nie wyskoczył, czemu? Ja muszę może w jakiś specjalny sposób rozwalić to auto, ewentualnie może mi zaliczyło, ale po prostu go nie pokazało, nie wiem, robimy lepsze, lepszy armorek. I tu nam będzie teraz zdecydowanie pewnie łatwiej w zjeżdżaniu. Może nawet będzie wystarczające, żeby zrobić ten level. Okej. No ja osobiście różnicy zbyt wielkiej nie widzę, jednakże może w statystykach HP jakoś lepiej wygląda. Dalej mnie w sumie denerwuje, że nie widzę mojego HP. Bo to byłaby statystyka, która by tutaj była naprawdę pomocna. No. Wow, widzieliście ile boosta straciłem, tylko żeby potem tutaj nic nie zrobić? Świetnie, co? Po prostu prześwietnie. Jeszcze zapomniałem o tym tutaj. Pyk, wylądowało. Tutaj, ładnie przejeżdżasz. Tutaj złapał mnie gościa, ale się rozerwał w momencie, kiedy tylko złapał moją... maszynkę. Teraz już boosta nie ma, więc mogę jechać tylko po tym normalnym speedzie. Cyk, do góry, dobrze. Teraz tu. Niech nic nie wybucha, bo nie chciałbym się niszczyć. Chociaż, jak widać, tak się to dzieje. Okej, rozwaliłem tą skrzynkę, myślałem, że już jej nie przejadę. Pyk.
Będę miał tutaj pieniądze, chociaż jeżeli miałbym nie dojechać do końca, nie dojadę do końca na 100%, ponieważ jest tego za mało w naszym baku, tego za mało, paliwa za mało w naszym baku. Jednakże mogę zrobić sobie lepsze koła lub lepszą wagę. Ja tą lepszą wagę robię. Pyk. Tutaj sobie przyjeżdżaj. Ładnie uderzone. Tutaj też ładnie uderzone. I zobaczcie, jak to auto od razu wygląda. No zdecydowanie lepiej niż do tej pory za każdym razem. Oprócz może tego pierwszego razu, bo ten pierwszy raz był, szczerze mówiąc, naprawdę dobry jak na nieznajomość tego, co mi się wydarzy. Okej, niech będzie, że chcę pojechać tędy. Tu jest ten zjazd w dół. Jego nie chcę uniknąć, zobaczcie, czy tutaj opłaca przejechać. Dobra, szczerze mówiąc, nie opłacało się. Przecież w sumie nie wiem, co jest lepsze, czy spaść tam w dół, czy przejechać samą górą, czy przejechać tym środkiem. Wydaje mi się, że sama góra jest najlepsza, jednakże wiadomo, nie mam aż takich danych. Okej, pojedę na pełnej tutaj. Czemu by nie? Auto w boost. Nie przeszkadza mi to. Tam przydzwoniłem gościowi, tutaj rozwaliłem. O mój Boże, moje auto zaraz się rozsypie. Chociaż trzyma się skubane. Trzyma się dobrze paliwo, trzyma się dobrze, powiedzmy, pod względem dymu. Robię nawet dystans rekordowy. Okej, ale tutaj nie wjadę w ten sposób, więc... Jak ja mam tutaj wjechać bez boosta? Załóżmy, że ktoś chce wjechać tutaj bez boosta, ponieważ wykorzystał go wcześniej na coś innego, bo musiał. Co, już tutaj nie może wjechać? Czy po prostu miałem takiego pecha i źle się rozpędziłem? Ała. Oho, już się stracił, już dachu nie mamy. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Dawaj, ewentualnie może koła tam potrzebuje lepsze. To miałby sens. Koła. I ogólnie czuję, że mi pękło naczynko w lewym oku. Tak to jest, jak się nagrywa za dużo. Nie wiem czemu, ale mam takie problemy z oczami tylko i wyłącznie jak nagrywam. Jeżeli nie nagrywam, to mi się coś takiego nie dzieje. Z czym to jest związane? Nie mam pojęcia. Ale może też dlatego, że ostatnimi miesiącami naprawdę mało gram. Porównując z tym, ile grałem kiedyś. I porównując z tym, że ile potrafię nagrywać, a ile grać normalnie sam dla siebie. Zresztą ja potrafię spędzić, powiedzmy, na przykład na tej grze spędzę pewnie z 10 godzin, jak nie więcej, żeby wszystko nagrać. A na przykład grać, żeby rozegrać sobie w coś 10 godzin. Czyli nie siedzieć przy komputerze, nie mylmy rzeczy. Nazwijmy rzecz po imieniu, grać, nie siedzieć przy komputerze. Potrzebowałbym... Może nawet i tygodnia. Może nawet i tygodnia. Ale... Skończmy tydzień. Skończmy level. Mamy zrobione dwa levele z levelu 7, czyli... Już tylko jeden. Już tylko jeden etap, żeby stracić to paskudne auto. Jednakże to było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wsparcie. Zbeczałem się jeszcze na koniec, to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo!